Ukraina ciepło przyjęta przez gminę Ujazd. Ukraińcy zlokalizowani są na terenie całej gminy Ujazd. Łącznie to 150 osób. Najwięcej, bo aż 50 osób mieszka w Starym Ujeździe. 10 obywateli Ukrainy mieszka w Straży Pożarnej. Tam zaraz w pierwszym tygodniu przygotowaliśmy 10 miejsc noclegowych. Kupiliśmy nowe łóżka, które zakupiliśmy ze zbiórki podczas wodzenia niedźwiedzia. Smutne jest to, że jest wojna, bo oczywiście wszyscy nad tym ubolewamy, ale musimy się odnaleźć w tym czasie i wykorzystać to bogactwo, które nam zostało dane. Na dzień dzisiejszy mieliśmy 148 osób, które są w gminie Ujazd. Ogólnie tych osób było więcej, ale niektóre z nich już wyjechały dalej. Byliśmy takim punktem przesiadkowym, taką chwilą ostoju i niektóre z osób zdecydowały się jednak pojechać albo gdzieś do rodziny, albo w poszukiwaniu gdzieś tam innych perspektyw. Pozostawienie całego dobytku i podjęcie decyzji o wyjeździe z kraju nie należy do łatwych. Często towarzyszą temu emocje i niepokój o przyszłość. No tak, że my wszyscy w kupie i każda ma po dwa dziecka. I my wszystkie poglądamy i z dziećmi, i coś przygotować dla jedy, i wszystko po chozajstwie. My nie możemy nic planować na tego, że nie znamy, co nas czeka dalej. Jak będzie dalej wojna i nie będzie spokoju w Ukrainie, to pewnie, że my się zostawimy tu. Tego, że spokój naszych dzieci i życie naszych dzieci to jest najważniejsze dla nas, jakby my nie chcieli pojechać do domu. Ukraińscy uczniowie otrzymali także wsparcie od polskich kolegów, bo szkoła to nie tylko miejsce nauki, ale także integracji. Najważniejsze jest to, by oni dobrze zaaklimatyzowali się w naszym codziennym środowisku, no dla nich jest to nowość. No, tak jak widać tutaj na ścianie za mną, staramy się jakoś aktywnie uświadamiać ich, że nie są z problemem sami. Staramy się integrować oraz pokazywać im na każdym kroku, że mogą nas liczyć. Nam pomagają dużo silno, my dużo dziękujemy za to. No to dużo klasna szkoła, wszystko dużo dobre. Pierwszy tydzień zrobimy im takie zajęcia integracyjne. Miały zajęcia z panią psycholog, z panią pedagog, poznawały szkołę, poznawały nasze tutaj obyczaje. Oprowadzaliśmy je po szkole, także praktycznie one były w swojej grupie. Dopiero po tym pierwszym tygodniu adaptacyjnym postanowiliśmy je po prostu zapoznać z klasami. No i dopiero od tamtego tygodnia, czyli tydzień dopiero chodzą, w swoich klasach są te dzieciaki. Klasy oczywiście przygotowały im naprawdę bardzo dużo fajnych niespodzianek. Bardzo miło przyjęły te dzieci. Z inicjatywy uczniów na drzwiach powstały tablice, między innymi dwujęzyczne. To jest taka trochę anonimowa ściana, ale taka ściana, gdzie uczniowie mogą wyrazić swoje jakieś myśli albo swoje może propozycje. No i tutaj właśnie na tej godzinie wychowawczej postanowiła 8B, że po prostu sobie taki słownik stworzy i tutaj te dzieci, które przechodzą, to są takie słowa ich właściwie, bo nawet jest, widzę, randka, czy kocham, więc to są słowa akurat młodzieży, tak? Dzięki zaangażowaniu przedsiębiorców udało się pomóc wielu osobom. W Niezdrowicach dzięki ich wsparciu zakupiono kuchnię oraz odremontowano łazienkę. Wkrótce z pomieszczeń skorzystają rodziny. Mieszkańcy gminy Ujazd, przedsiębiorcy, organizacje działające na terenie gminy Ujazd pokazały niezwykłe serce i od razu po wybuchu wojny, w pierwszych godzinach tak naprawdę wybuchu wojny, pojawiły się już głosy wsparcia, głosy chętne do pomocy i tutaj ta pomoc odbywa się na wielu płaszczyznach. Oprócz takich kwestii związanych z administracją, z przyjmowaniem uchodźców, to oczywiście ogromny odruch serca pomocy w przyjmowaniu uchodźców, w takim sposobie ich asymilacji z naszym społeczeństwem, po kwestii jakiejś tam małej infrastruktury, która była kupowana gdzieś tam przez przedsiębiorców, tutaj akurat jesteśmy na szatni w Niezdrowicach, którą też będziemy w najbliższym czasie oddawać do użytku kolejnych rodzin uchodźców. I tutaj kuchnia została zasponsorowana w 100% przez jednego inwestora działającego na strefie aktywności gospodarczej. To jest jeden z wielu tak naprawdę przykładów takich odruchów serca pomocy dla osób w potrzebie. Założyliśmy Bank Pomocy Ujazd Ukrainie i tak naprawdę to
Zaczęliśmy od takich podstawowych rzeczy, czyli zbieraliśmy wszelkiego rodzaju środki i spożywcze, długoterminowe, potem ubrania, ręczniki, pościele, żeby mieć takie zaplecze. Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera mieszkańców Ukrainy na każdym etapie ich pobytu w Polsce. Te potrzeby, które zostają zgłaszane, próbujemy zrealizować, czyli mamy tutaj w spichlerzu różne rzeczy w magazynie i staramy się to, co sobie życzą, dostarczyć. Spotykamy się z bardzo dużą wdzięcznością. Tak naprawdę mało kiedy wśród nas podopiecznych ktoś nam podziękuje, a tu to naprawdę jest dla nas zaskakujące, że 100 razy dziękują, nic nie potrzebują oczywiście, ale dopytujemy 100 razy, żeby naprawdę niczego im nie brakowało. Każdy obywatel Ukrainy, by móc otrzymać wsparcie finansowe oraz opiekę, powinien starać się o nadanie numeru PESEL. Gmina Ujazd rozszerzyła w tym celu swój wydział i aktywnie prowadzi rejestrowanie. PESEL no to jest po to, żeby dalej załatwić wszystkie sprawy, czyli mogą złożyć świadczenia w opiece społecznej o 300+, w ZUS-ie 500+ i tak dalej. Mogę jeszcze podpowiedzieć, że obywatele Ukrainy powinni posiadać nadany numer konta bankowego, to sobie już indywidualnie każdy z nich załatwia. I taki komplet pozwala im załatwiać te wszystkie formalności, które muszą tutaj załatwić.